Dzień dobry, cześć, nazywam się Kalina Kabat i na co dzień pracuję w Zespole Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mam nadzieję, że nie będziecie miały i mieli nic przeciwko, że przez następne kilkanaście minut będę zwracała się do Was po imieniu, ale to bardzo ułatwi mi prezentację. Słyszałam, że chcecie robić dobro, więc ja zachęcam Was, żeby to edukacyjne dobro, dobro edukacji globalnej, żebyście robiły i robili razem z Polską Akcją Humanitarną. Ale na początku chciałabym Wam powiedzieć, co jest dla nas szczególnie istotne, żebyście mogły i mogli zobaczyć, czy odnajdujecie się w tym, czy dla Was te same rzeczy są bardzo istotne. A więc po pierwsze, istotne jest dla nas tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk. Po drugie, przedstawianie perspektywy globalnego południa. Po trzecie, kształtowanie krytycznego myślenia i zmiana postaw. Po czwarte, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń. I po piąte, ukazywanie wpływu, jaki jednostka ma na globalne procesy i jak globalne procesy, jakie one mają wpływ na jednostkę, na każdego i każdą z nas. Co chcemy przekazać naszymi działaniami? To kolejna ważna rzecz, którą myślę, że powinnyście i powinniście wiedzieć na początku. Po pierwsze, chcemy przekazać to, że na globalnym południu żyją ludzie, którzy są równie wartościowi jak my, mają takie same prawa jak my i których perspektywa jest równie ważna jak nasza. Po drugie, że na globalnym południu żyją ludzie, którzy mają problemy z zapewnieniem podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do wody, dostęp do żywności czy do edukacji. Po trzecie, że świat stoi w obliczu wyzwań, globalnych wyzwań, takich jak głód, ubóstwo, wojny, za które jesteśmy współodpowiedzialni i z którymi razem możemy coś zrobić. Poza tym, że świat to złożony i dynamiczny system, system pewnych naczyń połączonych, w które jesteśmy uwikłani. Tak? Mowa tu oczywiście o globalnych współzależnościach. I ostatnie, choć oczywiście nie najmniej ważne, że mamy wpływ na to, jak nasz świat wygląda. Co nas wyróżnia? Nas jako PAH i edukację, jaką robimy. Po pierwsze to, że respektujemy kodeks do spraw obrazów i przesłań. Po drugie nasza sprawczość. Po trzecie to, że tworzymy przestrzeń dla dialogu, zarówno dla Was jako nauczycieli i nauczycielek, jak i dla osób, z którymi pracujecie. Po czwarte nasze doświadczenie, nie tylko w pomaganiu, w pomocy humanitarnej, ale także edukacyjne, ponieważ od początku praktycznie istnienia PAH-u edukacja jest jego integralną częścią. Kolejna rzecz, która nas wyróżnia, to krytyczna refleksja. Zarówno taka, którą my prowadzimy a propos naszych materiałów i działań, ale taka, do której też my Was zachęcamy i Waszych uczniów i uczennice. Materiały, które tworzymy i metody są angażujące i kreatywne. I mamy mnóstwo różnorodnych działań, materiałów i akcji i programów, które teraz bardzo chciałabym Wam przedstawić. Będę przedstawiała je trochę tak, jak byłby to trening, a każdy dobry trening zaczyna się oczywiście od rozgrzewki. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to taką rozgrzewką w naszej edukacji są karty dyskusji. Dlaczego powiedziałam, że jest to rozgrzewka? Ponieważ są to materiały na 45 minut. Są idealne na godziny wychowawcze, a także na zastępstwa. Jeśli nie do końca wiesz, co zrobić, albo chciałbyś poruszać tematy globalne, ale brakuje Ci jakiegoś fajnego filmu, TEDa, animacji, dobrych materiałów z misji, to karta dyskusji jest odpowiedzią na te Twoje potrzeby. Kolejnym materiałem rozgrzewkowym, chociaż będzie to dłuższa rozgrzewka, są gry terenowe. One trwają około 3 godziny lekcyjne, plus czas, który trzeba poświęcić na ich przygotowanie i poruszają one przeróżne tematy, takie jak dostęp do wody, edukacji, żywności czy problemy ubóstwa. Przy takich materiałach jak ten, czyli przy grach terenowych, bardzo serdecznie Was zachęcamy do tego, żebyście oddawały i oddawali sprawczość swoim uczniom i uczennicom. Żebyście dawały i dawali przestrzeń do tego, żeby to oni i one to właśnie robili. Może to być na przykład szkolne koło wolontariatu, czy jakiekolwiek inne miejsce, samorząd uczniowski na przykład, to oni i one mogą organizować to dla pozostałej części osób. Jak już jesteśmy rozgrzani, no to zaczynamy nasz trening. Część z Was, z nas, lubi rzeczy, które są krótkie. Jesteśmy tak zwanymi krótkodystansowcami.
I dla takich osób proponujemy akcję Zamiast kwiatka niosę pomoc. To jest akcja, którą wymyślił nauczyciel, pan Krzysztof, nauczyciel matematyki, po trzęsieniu ziemi w Nepalu w kwietniu, dokładnie 25 kwietnia 2015 roku. Chciał coś zrobić i pomyślał sobie tak, że może w tym roku zamiast przyjmować kwiaty na zakończenie roku szkolnego, poproszę moich uczniów i uczennice, aby te pieniądze przekazali na pomoc ludziom mieszkającym w Nepalu. Ta akcja, którą wymyślił, zachęciła mnóstwo, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy innych nauczycieli i nauczycielki. I dzięki Wam mogliśmy odbudować i wybudować 5 nowych szkół w Nepalu. To jest akcja, która ma niesamowitą moc. Dlatego zachęcamy Was bardzo serdecznie, jeśli czujecie, że jest to coś, co do Was przemawia, że właśnie zamiast przyjmować kwiatów, to chcielibyście i chciałbyście zrobić coś innego, to bardzo Was serdecznie zapraszam. Ważne jest też to, że to nie jest tak, że my nie chcemy, aby Wasi uczniowie i uczennice okazywali Wam wdzięczność. Oczywiście bardzo nam na tym zależy i dlatego zachęcamy je i ich, żeby przygotowali dla Was na przykład kwiaty origami z papieru albo inne kartki, które tą wdzięczność będą mogły wykazać. Do każdej naszej akcji, także do tej, przygotowujemy cały zestaw materiałów edukacyjnych. Plakaty edukacyjne, broszury, quizy, które można rozgrywać w Kahucie. W tej akcji także taki manual, jak złożyć ten kwiatek z origami. Więc to jest to, co możecie w tej akcji znaleźć i zobaczyć. Kolejna krótka akcja, która też odbywa się raz w roku, to oczywiście Światowy Dzień Wody. Zapewne dla wielu z Was właśnie Polska Akcja Humanitarna kojarzy się głównie z wodą. Prawda jest to, że udzielamy pomocy humanitarnej w klastrze wodnym, w klastrze WASH, ale chciałabym, żebyście po tej prezentacji wiedziały i wiedzieli, że to jest nie jedyna rzecz, którą zajmujemy się zarówno edukacyjnie, jak i pomocowo. Jest ona oczywiście ważna, ale nie najważniejsza. Są inne, równie ważne tematy. Światowy Dzień Wody obchodzimy 22 marca każdego roku i mniej więcej w tym okresie, od początku marca, przygotowujemy dla Was i zachęcamy do różnych akcji. Są to akcje, w których możecie zbierać fundusze, na przykład na budowę studni w jednym kraju, w którym prowadzimy misję. Ale, tak jak powiedziałam wcześniej, przygotowujemy też dla Was mnóstwo materiałów edukacyjnych. Broszury edukacyjne, materiały na lekcje, scenariusze lekcji, zarówno dla młodszych dzieci, jak i dla starszych. Plakaty edukacyjne, plakaty informacyjne, naklejki. W tym roku odpaliliśmy także świetny 7-dniowy kurs mailingowy dla wody i klimatu. Co ważne, w Światowym Dniu Wody chcemy Wam pokazywać globalny wymiar wody. Dzięki naszym materiałom będziecie mogli odpowiedzieć sobie na takie pytania, m.in. jak czy zakręcanie wody w kranie zwiększa jej ilość w którymkolwiek z krajów Afryki. I co ma wspólnego picie Coca-Coli i kupno ciętych róż z dostępem do wody, a także możecie dowiedzieć się, czym jest wirtualna woda i czy wodę można na śniadanie po prostu zjeść. Kolejną rzeczą, to jest już taki trochę dłuższy dystans dla osób, które lubią średnie dystanse. Dla każdego będzie to trochę inny, czy kilometr, czy półmaraton. W każdym razie, takim średnim dystansem edukacyjnym u nas jest wypożyczalnia gier. Wypożyczamy 3 gry. Po pierwsze, gra, która nazywa się Reporterzy i reporterki na globalnym południu. Po drugie, gra Wodne wyzwanie, a po trzecie Escape Room, otwórz się na globalne wyzwania. Są to gry, które wypożyczamy na tydzień, wysyłamy je Wam do szkół. Każda z tych gier ma w swoim zestawie 3 filmiki, jak rozłożyć grę, jak ją przeprowadzić i filmik podsumowujący i pomagający omówić tę grę. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to w prezentacji na dole wyświetlają się linki, żebyście mogli więcej na ten temat poczytać. I tak jak wspominałam przy grach terenowych, tak i tu wspomnę, że naprawdę warto oddać przestrzeń uczniom i uczennicom do tego, żeby oni mogli i one mogły tą grę przeprowadzić dla swoich rówieśników. Większość gier, właściwie wszystkie, we wszystkich, może brać udział w jednym czasie maksymalnie 16 osób, co warto mieć pod uwagę, wypożyczając je. Ale dla pocieszenia powiem Wam, że można wypożyczyć w jednym czasie 3 gry. Także myślę, że jakoś sobie poradzicie.
I pora na jeszcze dłuższy, dystans. A tym dłuższym dystansem w naszym dzisiejszym edukacyjnym treningu jest program Wiem i Działam. To jest program edukacyjny, który mówi o pomocy humanitarnej. I składa się on z dwóch części. Składa się z części wiedzowej edukacyjnej i z części akcyjnej. I w tej części edukacyjnej mamy takie trzy moduły. Pierwszy moduł to, co to jest pomoc humanitarna. Drugi moduł, jak reagować na to, co dzieje się na świecie. I trzeci moduł, czy każda pomoc jest dobra. A akcja, do której Was zachęcamy, do której zachęcamy uczniów i uczennice, których objęliście i objęłyście tym programem, to może być akcja albo informacyjna, edukacyjna dla pozostałej części szkoły, pozostałej społeczności, czy tam całej społeczności szkolnej, albo może to być tutaj też pomoc finansowa, czyli zrobienie zbiórki pieniędzy na jakiś cel, który jest wam bliski w pomocy humanitarnej. Ważne jest to, że do programu tego można zapisywać się cały rok. Tak długo, jak zdążycie poprowadzić te co najmniej 3 lekcje i zrobić akcję, możecie zapisać się do tego programu. No i teraz gratka dla osób, które lubią długie dystanse, które lubią długie ćwiczenia, ale które na przykład są rozłożone w czasie. Czyli może to są osoby o osobowości maratończyka, powiedzmy, czy pani maratonki. Nie wiem, jaka tu będzie żeńska forma. I to jest program Godziny Wychowawcze ze Światem. Jest to program, który pomaga przeprowadzić atrakcyjne i świetne godziny wychowawcze. Jeśli bliskie są Wam takie postawy jak empatii, otwartości, osobistego zaangażowania i chcielibyście swoich uczniów i uczennice uczyć między innymi współpracy, to ten program jest dla Was i dla Waszych uczniów i uczennic. Mamy tutaj wyróżnione 2 poziomy edukacyjne. Pierwszy poziom dla klas od 1 do 4 i drugi dla klasy od 7 do 8 i szkoły ponadpodstawowe. W tym momencie możecie się zapytać, hola hola, no ale gdzie klasy 5 i 6? Spokojnie, w następnym roku także będzie specjalny program dla klasy 5 i 6. A tymczasem 3 słowa o programie dla tych klas młodszych. Dla klas młodszych ten program opiera się na naszym bazgrolniku Świat i Ja. W tym bazgrolniku znajdziecie 13 zadań, a w programie wychowawczym zachęcamy Was do tego, żebyście przeprowadziły i przeprowadzili chociaż przynajmniej 8 takich lekcji. Do tego dajemy Wam materiał wspomagający, który pozwoli Wam w lepszy, ciekawszy i bardziej dogłębny sposób poruszać rzeczy, które były zawarte w bazgrolniku. Ta druga część dla tak zwanych starszaków, jak lubię o nich mówić, to opiera się, czyli dla tych klas 7 i 8 opiera się na 3-4 właściwie rzeczach, podzielonych na 2 moduły. Pierwsza z nich to publikacja A Ty czujesz klimat? I stanowi ona pierwszy moduł. To właśnie w tej części uczniowie i uczennice będą rozmawiać i pogłębiać wiedzę na temat kryzysu klimatycznego. I tam będą też prowadzić akcje. A drugi moduł to moduł opierający się na 2 publikacjach plakatowych Zmień perspektywę i publikacji Globalne współzależności. I w tym drugim module uczniowie i uczennice zastanawiają się, jak oni postrzegają świat, jakie mają wyobrażenia o świecie, ale także jak język i rzeczywistość są połączone, czy język kształtuje rzeczywistość. Mówią też o globalnych współzależnościach, ale skupiają się szczególnie na etycznym aspekcie konsumpcji i turystyce. To tyle, jeśli chodzi o program Godziny Wychowawcze ze Światem. Oczywiście jesteśmy z Wami w kontakcie cały czas i pomagamy, jakby służymy naszą pomocą. Organizujemy też dla Was webinary na początku, w środku i na końcu, które mają pomóc Wam prowadzić ten program. Więc jeśli chcielibyście i chciałybyście dołączyć do ponad 1400 szkół, które w tym roku przeprowadzają ten program, to zapraszamy Was już we wrześniu. Do tej pory mówiłam o ćwiczeniach,
o treningu takim, do którego można zaprosić uczniów i uczennice. Jak z nimi można robić dobro. A teraz zaproszę Was do części, w której powiem Wam, jak zadbać o swój dobrostan jako nauczyciela i nauczycielki i jak robić dobro dla siebie. Opcji mamy dla Was przygotowanych kilka. Po pierwsze, zapraszamy Was serdecznie do webinarów, które organizujemy regularnie. I są one bardzo różne. Czasami są wiedzowe, stricte edukacyjne. Pomagamy Wam w ten sposób poszerzać Waszą wiedzę w tematach, które poruszacie z uczniami i uczennicami. Czy to o pomocy humanitarnej, dostępie do wody. Są też tematy, w których zachęcamy Was do refleksji, jak krytyczna pedagogika, jak język kształtuje rzeczywistość, a także staramy podawać Wam czasami nowe narzędzia i na przykład poruszamy taki temat, jak rozmawiać z uczniami i uczennicami na trudne tematy. To jest jedna część. Druga część to taka, w której zachęcamy Was czy dajemy Wam możliwość pogłębiania wiedzy poprzez czytanie różnych publikacji, ale takich już grubszych, jak na przykład prawo do wody w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej, czy sytuacja uchodźców i uchodźczyń w Polsce i na świecie, która stanowi pewien przewodnik i poradnik dla nauczyciela i nauczycielki. W naszych materiałach, na naszej stronie znajdziecie też takie książki, jak na przykład genialny zbiór reportaży Dziękujemy za palenie. Polecam w wolnej chwili usiąść sobie przy tej lekturze. W naszych materiałach mamy też coś specjalnego, coś, co zachęca Was do autorefleksji. I do tego służą specjalnie przygotowane karty autorefleksji. Dzięki nim my jako edukatorzy i edukatorki i Wy, którzy też pełnicie tą funkcję, albo przede wszystkim, możecie pochylić się na tym, jakie postawy kształtujecie, jakie wartości Wam są dla Was ważne i jakie wartości chcecie przekazywać lub przekazujecie swoim uczniom i uczennicom. Jeśli już jesteśmy w świecie wartości i refleksji, to mamy też dla Was coś specjalnego. Mamy dla Was SPA. I to SPA nie codzienne, bo to SPA edukacyjne, które organizujemy rokrocznie podczas wakacji. Jest to coś niesamowitego, tak zwany Summer Pach Academy. To 5-dniowy wyjazd, podczas którego będziecie mogły zastanowić się, razem i mogli oczywiście, razem z innymi nauczycielami i nauczycielkami, którzy są doświadczone i które są doświadczone w edukacji globalnej, jakie postawy chcecie kształtować, jakie postawy de facto kształtujecie poprzez swoją postawę, jakie wartości są Wam bliskie. Będziecie mogli i mogły wymienić się doświadczeniami edukacyjnymi, ale także podzielić się inspiracjami. To tam zastanowimy się nad tym, zastanowicie się razem z nami, nad sposobami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy edukatorskiej. Więc jeśli jesteś nauczycielem albo nauczycielką z dość dużym albo po prostu jakimś długim doświadczeniem w edukacji globalnej i chcesz pobyć w miejscu, gdzie będziesz miała lub miał czas na refleksję i jeśli nie są, jakby w tym momencie nie będą dla Ciebie ważne nabywanie nowej wiedzy albo nowych narzędzi, tylko właśnie przyjemność refleksji i skupienia, rozważania, inspiracji i doświadczeń, to miejsce jest dla Ciebie. To coś specjalnego właśnie dla Ciebie. I na zakończenie będzie tak zwana autopromocja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej albo być po prostu na bieżąco z tym, co robimy, kiedy ruszają nasze programy, co nowego stworzyliśmy, bo na szczęście tworzymy różne materiały i akcje regularnie, to polecam Wam dwie rzeczy. Po pierwsze, żebyście dołączyły i dołączyli do naszej grupy na Facebooku, która nazywa się Edukacja Pach. Tam nie tylko informacje o wydarzeniach, materiałach, ale także wzajemne inspiracje ludzi, dla których globalne sprawy, globalne wyzwania i globalne współzależności są ważne. Druga rzecz to nasz newsletter edukacyjny. Link jest też umieszczony na dole slajdu, więc możecie sobie jakby z niego skorzystać, żeby zapisać się do naszego newslettera. I trzecia rzecz. Jeśli chcecie zrobić to, co powiedziałam na początku, czyli jeśli chcecie jakąś zrobić sobie rozgrzewkę i zobaczyć, czy to dla Was, to w jaki sposób pracujemy i do czego Was zachęcamy, czyli skorzystać z jakiejś karty dyskusji, zobaczyć
gry terenowe czy inne materiały dostępne, to zapraszam Was po prostu na naszą stronę www.pach.org.pl ukośnik edukuj, żebyście tam zobaczyły i zobaczyli, z czym nas się je, co robimy po prostu. To tyle, co chciałam Wam przekazać. Było mi szalenie miło, że mogłam być tutaj dzisiaj z Wami i mam nadzieję do zobaczenia na edukacyjnych wodach. Wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Do zobaczenia. Cześć.